Witam, ja nazywam się Małgorzata Kospin. Bardzo się cieszę, że jesteście razem ze mną na tym kanale. Zachęcam już teraz, zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawiać bezpłatne powiadomienia o tym, że nowy film pojawia się na moim kanale. A dzisiaj powiemy sobie o wielkim oszustwie. Proszę, słuchaj do samego końca. Kiedy jesteśmy młodzi, piękni i bogaci, wydaje nam się, że cały świat należy do nas. Wydaje nam się, że zawsze tak będzie, wydaje nam się, że zawsze będziemy mieli tych znajomych, których mamy obecnie, wydaje nam się, że zawsze będziemy czuć się potrzebni, zrozumieni, że nasze zdanie będzie się liczyło. I przychodzi moment, przychodzi pewna granica, pewien właśnie moment w naszym życiu, kiedy to zauważamy, że zaczynamy powoli tracić to wszystko, co było dla nas oczywiste. Jaki to jest moment? Jest to moment emerytury. I teraz zastanówmy się, dlaczego wielkie oszustwo? Ano dlatego, że oszukujemy się przez większość naszego życia, oszukujemy się, że zawsze tak będzie, że zawsze będziemy mieć wiele przyjaciół, że zawsze będziemy sobie oglądać jeden czy dwa filmy w telewizji, że zawsze będziemy mieć wspaniałe zdrowie, że zawsze będziemy lubiani i zapraszani na różnego rodzaju imprezy. Nie jest to prawdą. To zawsze powinniśmy zmienić na teraz. Teraz tak jest. Natomiast trzeba pracować nad tym właśnie cały czas, żeby tak było też także i na emeryturze. Kiedy jesteśmy młodzi, piękni i bogaci, wydaje się nam, że świat właśnie do nas należy. Kiedy przechodzimy na emeryturę, często tracimy tą pewność i tracimy to takie zachłyśnięcie się tym, że właśnie zawsze tak wspaniale i cudownie będzie. Wielkie oszustwo polega też na tym, że nam się wydaje, że nie musimy, nie muszę się starać. Nie muszę teraz ćwiczyć. Zrobię to później, na emeryturze. Teraz nie muszę się dobrze odżywiać. Na emeryturze pomyślę o tym, że właśnie wtedy będę miał więcej czasu, będę miała więcej czasu, wtedy sobie pogotuję. Teraz wcale nie muszę odnajdywać swoich pasji i zainteresowań. Na emeryturze to zrobię. O, na emeryturze będę mieć dużo czasu. Będę właśnie wiedzieć, co mi się podoba, a co nie, a teraz tego nie potrzebuję. To jest wielkie oszustwo, bo przechodząc na emeryturę właśnie z takim podejściem, z takim oszukiwaniem się przez całe życie, prawdopodobnie już nie znajdziesz swojego talentu. Prawdopodobnie będziesz siedział przed telewizorem nie tylko na dwóch filmach, ale i może na 20. Prawdopodobnie nie będziesz wspaniale się odżywiał, bo będziesz jadł to, do czego jesteś przyzwyczajony. Zatem pamiętajmy o tym, żeby teraz, dzisiaj, w tej właśnie chwili podjąć może i najważniejszą decyzję w swoim życiu. Dziś chcę zmienić siebie, chcę zmienić swoje postępowanie. To dziś zależy mi na tym, żeby moje jutro było wspaniałe. Zatem zachęcam Cię dziś do właśnie takich przemyśleń. Zastanów się nad tym, jak dziś wygląda Twój dzień, jak dziś planujesz, jak dziś jesteś aktywny, jak dziś wygląda Twoja dieta, a z pewnością bardzo podobnie będzie wyglądała Twoja przyszłość. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że nie był on jakiś taki przygnębiający, a sprawi, że zaczniesz myśleć o swoim jutrze w zupełnie inny sposób, z zupełnie innej perspektywy. Do tego Cię zachęcam. Zachęcam Cię także do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, na lepsze życie.
na lepszą emeryturę, także zachęcam Cię do uśmiechu już dziś. Nie czekaj do emerytury, tylko już dziś to zrób. I nie oszukuj siebie. Nie oszukuj siebie, bo nie warto. Bo możesz się obudzić i stwierdzić, że naprawdę to było wielkie oszustwo, które sobie mówiłeś przez tyle lat. Zachęcam Cię do życia w prawdzie i widzimy się kolejnym razem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin. Pa!